Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, coś tu się u mnie zmienia, zobaczcie. Dorzucam parę sztuk paneli, zima idzie, trzeba się bardziej uniezależnić jeszcze, jak to się mówi. Mam panele używane oczywiście, dosyć tanio kupuję, także nie jest to jakiś duży koszt dla mnie. Staram się tutaj wykorzystać każdą możliwą tak naprawdę stronę, gdzie mogę zamontować. Tutaj akurat sobie zrobiłem osłonę na drzewo do kominka, tak jak widzicie. Nie jest to jakieś tam piękne, ale tymczasowo, powiem tak, że tymczasowo to zostawię. Zobaczymy, jak to się sprawi. One oczywiście będą mocno przykręcone, więc też będą odporne na jakieś powiewy. Przy okazji mi trochę zasłonią drzewo od śniegu. Zrobi się taka mała wiata. Można by było tak powiedzieć. Myślę sobie, żeby zamontować jeszcze parę paneli tam, ale to wszystko zależy od mojej żony, czy się zgodzi. Na razie sobie jeden tam przymierzyłem. No ale czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to się zobaczy. Oczywiście pogoda marna, jak już to okres jesienny się zaczął, więc no to mam do mówić, sami wiecie. No ale z racji tego, że jest jak jest, mam już nowy maszt do turbiny wiatrowej, słuchajcie. Maszt jest w trakcie montażu. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, że mogłem ten maszt tutaj sobie zamontować. Wszystkie osoby, które pomogły mi go zbudować, oraz całe grono innych osób, które się do tego przyczyniły, serdecznie podziękowania. No a maszt dosyć solidny będzie. Słuchajcie, to jest profil 10×10 cm ze stali nierdzewnej. Także nie będę tego nawet malował, bo to jest materiał, który nie zardzewieje. Przy okazji jest pospawany bardzo dobrze. Ja się tam na spawach nie znam aż takich. Tu jest adapter, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko jest pięknie zespawane ze sobą. Przęsła będą łączone na śruby 12. Dodatkowo jest noga wkopana i zamocowana w gruncie. Dodatkowo jeszcze będę musiał sam tutaj dospawać, mimo że się nie znam, ale coś tam pospawam sobie. Odciągi oczywiście do tego masztu, ponieważ tak czy inaczej, mimo że to będzie dosyć mocna, solidna konstrukcja, to odciągi jak najbardziej wymagane, więc będę musiał dodatkowo jeszcze przyspawać oczka do odciągów, a dodatkowo chcę jeszcze sobie przyspawać uchwyt na tą stację pogodową, która będzie mi wskazywała troszkę pewnie dokładniej te warunki atmosferyczne niż teraz w tej chwili, które tam się w tym miejscu pojawiają z racji tego dachu. No i tak to właśnie się przedstawia. Maszt będzie pewnie stał do końca tygodnia już. Już zamówiłem sobie dzisiaj wciągarkę elektryczną, żeby ten maszt jakoś postawić. On będzie miał łącznie z turbiną około 300 kg, więc lekki nie będzie. Z racji, że stawiam to sam, to muszę niestety trochę się tutaj napocić z tym wszystkim, ale jak to mówią, co innego masz do roboty, chłopie, nie? Także będę tutaj to montował. Mam jeszcze kilka paneli, zastanawiam się, gdzie ich dołożyć, bo to, jak mówię, tutaj to miejsce wykorzystałem. Na płocie nie chcę ich dawać, bo wygląda to obskurnie, jak takie białe z tyłu płyty mi wystają, mimo że tam sąsiad się zgodził od krówek. Stwierdził, że dla niego to jak najbardziej nie ma problemu. Pozdrowienia dla sąsiada, jeżeli ogląda. Także tutaj będę to mniej więcej montował gdzieś sobie w okolicy. Jeżeli nie wymyślę nic innego, to te panele na razie gdzieś tymczasowo zamontuję. Tu są trzy, tam jest jeszcze jeden z tyłu. A na pewno na przyszłą wiosnę będę myślał tutaj o jakimś stojaku dodatkowym, może trochę wyższym, żeby tak tutaj gdzieś go w tym rejonie postawić. Wiecie, nie chcę na dachu stawiać, tym bardziej, że mam panele używane, a nie nowe. A ja wychodzę z założenia, że trzeba wykorzystywać wszystko, co się da, jak najtaniej. Jedyne nowe panele, które mam, to są te tutaj u góry na tym dachu. To są nowe 420. Ja solara, a reszta to są wszystko u mnie panele używane. Także u mnie wykorzystuję wszystko, że tak powiem, na maksa. Po taniości. No ale po co mam to przepłacać i wydawać nie wiadomo jakichś tam horrendalnych pieniędzy. Nowe to kupuję ewentualnie falowniki bądź magazyn energii, tak jak widzieliście. Ale reszta to jest wszystko używane. Jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie by takie panele tutaj postawić, to piszcie, ale tu chyba
w ogródku ewentualnie mojej żony, ale to już temat rzeka. Tak to wygląda. Także słuchajcie, maszt będzie. Muszę dodatkowo ten adapter jeszcze przystosować, wywiercić tam otwory na mocowanie tej turbiny wiatrowej. Łopaty mam założone. Do nowej piasty oczywiście, pięcioramiennej. Pięć łopat będzie, tak jak widzieliście w moim szorcie. I będzie to pewnie pracować całkiem normalnie. Zobaczymy. No, na pewno nie będzie osiągało takiej prędkości, jakby było na trzech łopatach, ale dlatego właśnie mam dwie piasty. Więc mogę sobie wybrać, czy będę chciał mieć na trzech łopatach, czy na pięciu łopatach, i będziemy to testować. Słuchajcie, także obserwujcie kanał, piszcie komentarze, jak u was to działa. Może ktoś już próbował Easterbreeze 2000 z pięcioma łopatami i jakie maksymalne moce uzyskiwał. To też wszystko oczywiście zależy od warunków atmosferycznych i miejsca, gdzie się znajdujecie. U mnie, tak jak kiedyś wspominałem, tutaj wiatry wieją zimą nawet do 40 w porywach, więc jest tutaj huragan czasami, ale myślę, że ta piątka sobie poradzi jakoś. To 1,5 kW powinno wyciągnąć na większą, dłuższą skalę. Także tak to wygląda. Kolejny dzień zmagań, zobaczcie. Turbina już sobie wisi na maszcie. Na razie wisi, jeszcze nie jest obsadzona z masztem razem, bo jestem na etapie właśnie wciągania masztu do góry. Trochę tutaj mi zeszło budowa tego wszystkiego, ale finalnie wygląda to w ten sposób. Tak jak mówiłem, 5 łopat do turbiny, oryginalne łopaty, ogon powiększony tak jak był, stacja pogodowa zamontowana na maszcie, odciągi zrobione, pospawane. Także tak to wszystko wygląda. Maszt idzie sobie tutaj aż do ziemi. Tu jest piękny zawias, bardzo solidny, mocny. Mam nadzieję, że wytrzyma ten montaż tej turbiny w tej chwili. Kabelek tak ładnie wyjdzie. No i tutaj jest wyciągarka, którą też musiałem trochę przerobić, gdyż nie było mocowania do tego, więc musiałem dosławać sobie takie profile. I ta prowadnica teraz może być zamontowana tutaj właśnie w takiej opcji. No dobra, będę zaraz to wciągał. Zobaczymy, jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że wszyscy przeżyją, łącznie ze mną. Kto wam będzie takie filmy fajne nagrywał? A robię to sam. Nie ma nikogo do pomocy. Wszystko wykonuję własnoręcznie, więc czasami są to jakieś kombinacje alpejskie. Wszystko łącznie z montażem, budową, niektórym spawaniem, no nie większością, ale niektórym spawaniem, całą resztą wykonuję sobie własnoręcznie. Nie mam pomagierów tutaj, także tak to wygląda. Zaraz jak masz postawię, to nagram wam ciąg dalszy. No i udało się. Dzień cały w sumie zleciał, ale wybaczcie, turbina na maszcie. Fajnie się kręci już. Ja tu za bardzo nie ma, także tam żadnej produkcji z tego dużej nie ma, tam może z 30-40 W. Ale już wszystko zrobione, odciągi porobione. Stacja pogodowa zamontowana. I tak sobie śmiga powoli do przodu. Zobaczymy, jakie będą osiągi, słuchajcie. Będziemy obserwować. Póki co. Na razie dzisiaj kończę, bo już nie mam sił. Tam, tak jak mówię, wszystko robiłem, także zobaczcie, odciągi są zamontowane w kilku punktach. Tu dodatkowo wyciągarka jeszcze, tak na razie ją zabudowałem, żeby na nią nie padało, ale to się coś wymyśli później lepszego. Można oczywiście ją zdemontować, to nie jest na stałe. Maszt jest na tyle mocny, że można spokojnie drabinę o to oprzeć i wejść kawałek wyżej, tam odczepić tą szeklę. Odciągi są trzy główne. Punktach takich dosyć mocnych. Jednego musiałem nowego zrobić tutaj. Pospawany, wzmocniony. No i myślę, że wyszło fajnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A co do wykorzystania i podłączenia, jak to zrobić, to będzie w następnym filmie. A będzie ciekawie chyba. Mam nadzieję, jak się uda oczywiście. Pozdrawiam. I zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.